Na pewno widziałaś bądź widziałeś okna i elewacje, które są poza zasięgiem naszych ramion. No i nasuwa się wtedy pytanie, jak je umyć. No i opcji jest kilka. Można wykorzystać drabinę, rusztowanie, podnośnik czy dostęp linowy. Natomiast dziś opowiem Wam o innym rozwiązaniu, czyli urządzeniu, które produkuje idealnie czystą wodę zdemineralizowaną po to, aby umyć przeszklenia czy elewacje nawet do 24 metrów wysokości. A co ciekawsze, do mycia w tej technologii nie wykorzystuje się chemii czy ściągaczki. Jeśli Was zaciekawiło, zapraszam do obejrzenia materiału. Przepraszam. Spoko, nagramy sobie jeszcze raz. Nasz filmowiec Adam zauważył, że ponad 80% z Was nie subskrybuje naszego kanału. Także będziemy bardzo wdzięczni, jak zostawicie subika. Przechodząc do konkretów, Dzięki tej technologii można umyć panele fotowoltaiczne, gładkie elewacje, przeszklenia, witryny sklepowe, znaki drogowe, jachty, łodzie. Cokolwiek, co jest gładką powierzchnią i co znajduje się na zewnątrz. Technologia ta działa w ten sposób, że podpinamy się takim tradycyjnym półcalowym wężem do źródła wody. No i nim podpinamy się do jednostki filtrującej. Dalej woda przechodzi przez jednostkę filtrującą i wypływa takim cienkim wężykiem, który trafia nam tutaj do. Kija, no i przy pomocy tego kija myjemy powierzchnię, i na koniec spukujemy tą idealnie czystą wodą, która nam z tego kija leci. I te kije wykonane są z włókna węglowego w całości, lub jeżeli to są krótsze kije, mają też domieszkę włókna szklanego. W przypadku tego kija jest to włókno węglowe, no i to nam zapewnia, że ten kij jest po prostu bardzo sztywny. My go rozkładamy i on jest naprawdę bardzo sztywny, dzięki czemu można kontrolowanie pracować na dużej wysokości. No, i też w przypadku tego kija, no to waga to jest około 2,5 kg, więc no jest to naprawdę mało i jakby jest to, jest to do wykonania. Nie jest tak, że ten kij jest bardzo ciężki i to jest bardzo, bardzo trudne. No on waży 2,5-3 kg w przypadku tej długości koło, koło tych 13-14 metrów. No więc. No więc co? No więc nie wiem co. Może to się jakoś wytnie Adam, nie? No i wiem, co chciałem powiedzieć, bo te same kije możecie też wykorzystać do mycia w technologii softwash, czyli niskociśnieniowe mycie chemią elewacji, na przykład takich akrylowych, jak i też do mycia wysokociśnieniowego. Możecie tutaj podpiąć odpowiednią końcówkę i, yy, i myjkę ciśniową i umyć wysokociśnieniowo też, no do pewnej wysokości oczywiście, tam do 12 metrów maksymalnie wysokociśnieniowo można myć. Także taka ciekawostka, no ale to na inny materiał. Idziemy dalej. Tutaj mamy taką, takie urządzenie bardziej zaawansowane, oparte na procesie odwróconej osmozy. Ono jest droższe w zakupie, ale eksploatacja jest bardzo tania tego urządzenia, więc sprawdzi się tak naprawdę dla wszystkich osób, które pracują więcej niż takie dwa dni w miesiącu. No, i mamy też drugi typ urządzenia, które opiera się tylko i wyłącznie na tym ostatnim filtrze. Ten filtr ma w sobie złoże żywiczne, które dojonezuje wodę. No, jeżeli nie mielibyśmy tego wszystkiego wcześniej, to ten filtr nam się po prostu szybciej zużyje, jeżeli będziemy pracować na tym samym filtrze. No, i występują też urządzenia, które pracują tylko i wyłącznie na tym samym filtrze. Tutaj Adam Wam gdzieś wrzuca na ekran. One są dobre dla osób, które na przykład mają przeszklenia wyższe w domu i chcą, nie wiem, umyć je na przykład cztery razy do roku. Wtedy po prostu inwestycja w to urządzenie się nie opłaca, a lepiej zainwestować w takie tańsze oparte tylko na tym, na tym filtrze dejonizacyjnym i po prostu sobie inwestować w każdy dzień, powiedzmy, pracy, czy tam no każdy dzień pracy, taki 8 godzinny, kosztuje między 50 a 250 zł tym urządzeniem. No więc, jeśli ktoś tam, powiedzmy, ma do umycia, nie wiem, zajmie mu to 2 godziny, takie powiedzmy podstawowe przyszklenie, mniej więcej, może coś takiego jak tutaj, teraz pewnie widzicie na przebitkach, no to no to, to jest powiedzmy, nie wiem, 2-3 godziny, to proporcjonalnie mniejszy to jest koszt. Więc mniej więcej w tych granicach możecie sobie to kalkulować. No i dzisiejszy materiał skupię właśnie na tym urządzeniu odwróconej osmozy, a jeżeli jesteście zainteresowani takim systemem dojenizacyjnym, to możecie obejrzeć materiał, który gdzieś tu teraz się wyświetla na ekranie, link do niego to się w opisie, lub po prostu się z nami skontaktować. Skupiając się już stricte na samym systemie, no to z powodzeniem on nam zastępuje właśnie na przykład dostęp linowy, czy podnośnik, no i tutaj mamy dzięki temu znacznie niższy koszt wykonania usługi. No bo macie po prostu to urządzenie, potrzebujecie dostęp do wody, no i potrzebujecie operatora, po prostu, który to umyje lub umyjecie to samemu. No więc tutaj koszt jest samych, jakby dla was jest niski, no dla klienta może już być znacznie wyższy. No i czas samego mycia też jest znacznie skrócony. No bo przez to, że my po prostu przesuwamy się z kijem po tej elewacji, a nie musimy gdzieś, nie wiem, na przykład jak w przypadku dostępu linowego obejść cały budynek zjechać znowu na linię, czy przestawić się pod nośnikiem, po prostu myjemy jedno okno po drugim. Więc. Relatywnie też po prostu ten czas jest skrócony, no i taki operator jeden jest w stanie umyć no między 50 a 150 metrów kwadratowych przeszkleń na godzinę, więc to jest bardzo dużo, w ciągu dnia nawet 800 metrów, jak, jak się dobrze spręży. No i w przypadku tego urządzenia możemy też pracować w dwie osoby, jeżeli tylko skorzystamy z pompy, która wzmacnia nam po prostu przepływ. Także wydajność może być naprawdę spora w ciągu dnia. Zobaczcie, może teraz kilka scen, jak działa ten system w praktyce. Kanał działa Dzięki Winshop, sklepowi, który zapewnia profesjonalny sprzęt do mycia okiem i elewacji. Znajdź więcej na winshoppl Winshop Zastanawiałem się, jak Wam przedstawić to urządzenie, żeby ono się wyróżniało trochę na tle innych. No, i takim głównym wyróżnikiem jest to. Że tutaj nie mamy pompy na tym urządzeniu. Większość urządzeń dostępnych w Europie ma pompę, jakby razem w tym urządzeniu, ponieważ nie może za bardzo działać bez pompy, bo wydajność membrany jest za słaba. Natomiast w tym urządzeniu została zastosowana membrana, która działa na bardzo niskim przepływie wody. No i to urządzenie może działać bez pompy, więc jest też tańsze w zakupie. Ma powiedzmy pewne ograniczenia, bo tam do 80 metrów od źródła wody można pracować i może jeden operator po prostu pracować jednocześnie. Natomiast jeśli chcielibyście pracować w dwie osoby, lub po prostu odległość od źródła wody byłaby no, powyżej tych 80 metrów, no to przyda się wam pompa, no i wtedy macie ją po prostu osobno. Możecie ją dokupić osobno, możecie ją wziąć lub jej nie wziąć. Jak, jak uważacie, wtedy po prostu inwestycja bez tej pompy jest? tańsza, no i też dzięki temu, że to, to jest osobno, no to bardzo jest to mobilne, nie? Łatwo jest to wsadzić, gdzieś przenieść, włożyć do samochodu, nawet małej osobówki, a jeżeli to byłoby na jednym systemie, no to tutaj 35-40 kg podnieść, no to już nie jest takie wygodne. Gdzieś tam po schodach czasem trzeba nawet wnieść ten system, także w praktyce takie rzeczy się zdarzają, no to tutaj mamy to fajnie rozwiązane. Jakbyście na tym etapie chcieli dowiedzieć się, czy takie urządzenie sprawdzi się w Waszej firmie, no to możecie śmiało do nas zadzwonić, e, dane kontaktowe znajdują się w opisie. Mogę też ten system porównać do takich systemów, które montuje się na pojazdach ze zbiornikiem. No to w przypadku tego systemu jesteśmy w stanie się podpiąć tam, gdzie na przykład jest dostęp do wody, a niekoniecznie jesteśmy w stanie tam wjechać z samochodem, bo są też takie systemy, które są montowane po prostu na pojeździe. No i tutaj możemy się podpiąć właśnie na jakimś patio czy na jakimś dachu. No i też relatywnie możemy tutaj zużywać powiedzmy tej wody tyle, ile chcemy. No Im więcej zużyjemy, tym więcej nam się filtry zużyją, ale większym przyciskiem wody możemy łatwiej umyć, jeżeli mamy dużo zabrudzeń. Po prostu szybciej to wykonamy. No a tutaj to ciśnienie będzie większe niż na przykład w takim systemie nawana. No więc jest to, jest, to, jest to zaleta po prostu taka względem tych systemów wanowych. I jak wspomniałem na początku tego materiału, yy, do mycia nie używamy żadnej chemii. Yy, wszystkie zabrudzenia usuwamy mechanicznie przy pomocy szczotki lub pada, yy, a na koniec spukujemy. Chemia jest nam niepotrzebna ze względu na to, że ta woda ma dodatkowe właściwości czyszczące, ma ujemny ładunek elektryczny, nie przewodzi jakby w ogóle woda demineralizowana nie przewodzi prądu. Dzięki temu chce pokłonić wszystko co dodatnie. No i pochłania właśnie nam brud, fajnie przyciąga te zabrudzenia i ma dużo lepsze właściwości czyszczące niż sama woda. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to w miarę klarowny sposób. A i kolejną zaletą już samej wody demineralizowanej jest to, że ona też redukuje ele, jakby napięcie elektrostatyczne tej powierzchni, przez co ona się po prostu później wolniej brudzi niż na przykład przy myciu tradycyjnym gdzieś tam płynem czy jakąś mocniejszą chemią. A z innych bajerów jeszcze dotyczących samego urządzenia, no to lama wykonana jest z aluminium, jest pomalowana proszkowo, więc nawet jak gdzieś Wam się uszkodzi ta rama, no to Wam nie zardzewieje w przypadku ram stalowych u większości, producentów, no design tego urządzenia też jest dość wyróżniający się, no i fajnie wygląda, klienci wiem, że to doceniają, wasi klienci, którzy zachowują u was usługi, koła też są pneumatyczne, pompowane więc też się ten system wygodnie prowadzi, nie skacze on na jakichś nierównościach, jak w przypadku na przykład jakichś tam plastikowych kółek, które są po prostu twarde jak też pewnie zauważyliście, budowa tego urządzenia jest bardzo prosta, więc Obsługa jego też jest bardzo prosta, wymiana części eksploatacyjnych, o których zaraz powiem, też jest bardzo prosta. No i jeżeli by się wam coś uszkodziło, gdzieś by wam spadł ten system, coś mi się złamało, no to wszystkie części mamy też na miejscu i bardzo szybko jesteśmy w stanie tutaj Wam pomóc i zareagować. Natomiast jeśli chodzi o eksploatację, to wymieniamy ten filtr i ten filtr po prostu, gdy on nam się zużyje, czyli gdy nam wskaże, zaczyna wskazywać wartość ppm. Powyżej 5 ppm to jest wskaźnik twardości wody. Więc jeżeli tam powyżej ta woda zaczyna być twarda, on nie dofiltrowuje jej idealnie, no to po prostu wymieniamy te dwa filtry. To jest filtr wstępny, który nam chroni jakby tą membranę obligatoryjnie, warto go wymienić razem po prostu z tym filtrem. No a tu jest też żywica, która na po prostu nie dofiltrowuje tej końcówki, więc też warto to wymienić. No i koszt jakby tej wymiany, no to jest na poziomie 150-200 zł netto, kosztują te, te dwa filtry. Natomiast zdarza się też, że co parę lat trzeba wymienić membranę, no, bo też ona ma swoją żywotność. Nie wiem, ja wiem z doświadczenia, że one potrafią wytrzymać nawet i 5-6 lat u klientów. Takie, takie że tak powiem, mamy, mamy raporty z tego. Koszt wymiany tej membrany to jest około 1100 zł. Podaj, że teraz netto kosztuje taka membrana. Wymiana jest też bardzo prosta, wszystko jesteście w stanie zrobić samemu no i w przeliczeniu jakby na dzień pracy biorąc pod uwagę właśnie te koszty eksploatacyjne, wymiany i no to średnio tam wychodzi około 5 zł netto dziennie, więc jest to naprawdę znikomy koszt, jak sobie to przeliczycie po prostu na dzień pracy, gdzie tam znacznie, znacznie, znacznie wyższe są faktury dla klienta, no to po prostu ten koszt jest niezauważalny jeszcze tutaj na marginesie wspomnę że w lada moment wypuszczamy nowe pompy które mają w sobie jeszcze falownik, więc będą dwa modele: będzie słabsza bez falownika i mocniejsza z falownikiem. Jeden falownik daje nam po prostu regulację mocy. No i to jest super, no bo nie musicie zużywać jakby tyle wody, na przykład jeżeli pracujecie samemu i możecie sobie regulować moc tej pompy, czyli przepływ na końcu kija, przez co oszczędzacie sporo na filtrach. No więc ta inwestycja na pewno się zwróci po jakimś czasie.